Szczęściarzem, ponieważ udało mi się wykonywać dwa najfajniejsze zawody na świecie. Dziś zafunduje nam wspaniałą wędrówkę. Zabierze nas do Ladaku w północnych Indiach, zwanego Małym Tybetem, gdzie prawie wszystko jest ponad 3000 metrów. Ludzie uśmiechnięci, góry wspaniałe i w którym, no wszystko na to wskazuje, nasz górnolotny żył już w poprzednim życiu. Jak bowiem wyjaśnić takie wrażenie, które pojawiło się u niego, gdy po raz pierwszy zobaczył Ladak, że już tam kiedyś był, że to jego dom. Zabierze nas także trochę mniej uczęszczanymi szlakami pod górę gór, Everest. No a zatem komu w drogę? Radek Kucharski, zapraszamy. Witamy cię na scenie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję. Nie wiedziałem, że tyle na mój temat da się powiedzieć, nie widząc mojej prezentacji. Moment, muszę ją odpalić, bo tutaj coś się pozmieniało w międzyczasie. A już. Jeszcze sekundka. Zanim zacznę i usiądę, bo zostałem zobowiązany do tego, żeby siedzieć, a siedzenie nie jest, szczerze mówiąc, moją ulubioną pozycją, więc nie przyjdzie mi to łatwo. Chcę podziękować Państwu, że wśród tych znakomitych pokazów o poważnych osiągnięciach, które można było widzieć, zobaczyć wczoraj i dzisiaj, i w dalszej części dnia, znaleźliście Państwo czas i chęć do tego, żeby posłuchać o zwykłym wędrowaniu, które uprawiam ja. Po drugie, dziękuję organizatorom górnolotnych za zaproszenie i wszystkim paniom i panom, którzy czuwają tutaj, żeby festiwal nam płynnie szedł. Za chwilę usiądę, tylko jeszcze w ramach wstępu powiem, że zastanawiałem się chwilę albo dłuższy czas, co Państwu powiedzieć, bo zobowiązałem się do tego, żeby powiedzieć o dwóch regionach w Himalajach, o których no, można by gadać, o każdym z nich można by gadać pół dnia, o dwóch regionach, które od wielu lat są mi bardzo bliskie, z którym jestem bardzo blisko związany, w zasadzie prawie że na co dzień, w których regularnie bywam. No, w tej chwili po kilka razy, zwykle co, po kilka razy w roku. I wymyśliłem sobie, żeby powiedzieć Państwu, jak ja właściwie się tam znalazłem i jak znalazłem się tutaj. I trochę dlaczego zostałem zaproszony tu na ten festiwal. Po pierwsze muszę Państwu powiedzieć, że jestem osobą absolutnie zafascynowaną Indiami. Indyjską różnorodnością, zabytkami, tymi oczywistymi i tymi mniej znanymi, chociaż uznanymi, ich historiami i myślą, która w tych kamieniach jest. Do Indii dotarłem po raz pierwszy lądem w 2000 roku i od tego czasu no, bywam tam regularnie. Spędziłem, dawno już tego nie liczyłem, ale w sumie na pewno spędziłem w Indiach, czy też może troszeczkę szerzej w Azji Południowej, grubo powyżej 3 lat. W Indiach fascynują mnie krajobrazy oczywiście przede wszystkim góry i przede wszystkim Himalaje, ale również krajobrazy innych regionów i ta, no jedną z rzeczy, która jest dla mnie pociągająca, jest to zróżnicowanie krajobrazów Indii. Na pierwszym zdjęciu mieliśmy, na poprzednim zdjęciu mieliśmy szczyt Bhagirathi w bardzo pięknym zakątku Himalajów, takim nieoczywistym też do odwiedzania. To były Himalaje Garhwalu, czyli okolice, no miejsce, gdzie skąd wypływa Ganges. Szczyt Bhagirathi, natomiast tu mamy krajobrazy południa Indii i wzgórza herbaciane w Kerali. To też nie bardzo oczywiste, nie pierwsze co kojarzy nam się z Indiami. Indie są znakomitym miejscem do oglądania dzikiej przyrody i to, no to są zdjęcia z parków narodowych w Indiach. No i od tych prawie 19 lat, bo jak powiedziałem, pierwszy raz dotarłem do Indii w 2000 roku, zarówno na
wyprawach zawodowych w tej chwili, jak i wyjazdach zawodowych, jak i prywatnych. No, trudno mi myśleć o jakimś innym regionie na świecie, do którego chciałbym jechać, bo ciągle jak coś sobie zaspokoję w tych Indiach, to wymyślam sobie coś nowego. Oczywiście Indie to ogromne zróżnicowanie i niezwykle ciekawa kultura. Tu mamy tancerkę z Kerali. No i oczywiście mnogość religii. Tu jest Shiva, Bóg hinduistów. Mnogość to zróżnicowanie religijne i filozofii. Tu mamy islam, meczet w Aurangabadzie. Tu mamy buddyzm, Buddę, figurkę Buddy. Cześć Gaju. Figurkę Buddy w jednym z najważniejszych miejsc na świecie dla buddystów w Bodgai, w miejscu, gdzie Budda medytował. W Indiach fascynuje mnie też przenikanie się religii i podobieństwa między religiami. Tutaj mamy muzułmanki, które w takim miejscu, w grobowcu świętego muzułmańskiego, sufiego, wiążą takie kartki, które mają symbolizować ich życzenia, których realizacji pomóc ma ten mistyk. Co z kolei jest bardzo podobne do rytuałów związanych z odwiedzaniem niektórych świątyń hinduskich. W Indiach oczywiście fascynujący są ludzie i no, na tym festiwalu, jeżeli mówimy o górach, no to oczywiście w górach spędzamy bardzo dużo czasu samotnie lub w małych grupach. No ja, większość moich trekkingów odbyła się samotnie i w Himalajach samotnie spędziłem dużo czasu, ale zawsze ludzie po powrocie z tych długich trekkingów, no ludzie są tymi, którzy z którymi bardzo chętnie rozmawiam, którzy też na różne sposoby mnie fascynują, albo tak jak w tym wypadku, jakoś tam po prostu chwila fotograficznego zainteresowania z mojej strony. Czasami są to po prostu wymieniane uśmiechy na ulicach i Indie bardzo generalnie są krajem takim bardzo uśmiechającym się, a czasami to są godziny spędzone gdzieś zazwyczaj raczej przy herbacie. Również w podróży ważne są te spotkania z innymi podróżnikami, ale również ludzie są ważni na co dzień i to te spotkania z ludźmi nas inspirują. I jeżeli mówimy o to, dlaczego tu się znalazłem, to o kilku osobach muszę powiedzieć. Po pierwsze, czasami się śmieję, że to jest mój tata, który jest saksofonistą, i czasami się śmieję, że mając ojca jazzmena, nie miałem prawdopodobnie szans utrzymać się w pracy w biurze, ale jakby pół żartem, pół serio to mówiąc. Natomiast no niewątpliwie jest tak, że to rodzice jakoś rozbudzili we mnie zainteresowanie do świata, raz, dwa, dali mi odwagę do tego, żeby swoje marzenia realizować i czasami wbrew powszechnym nurtom wędrować i postępować. I też życzę wszystkim rodzicom, żeby pozwalali swoim dzieciom na realizację własnych pomysłów. I jak widzieliście przed chwilą moją małą córeczkę, no, mam nadzieję, że też kiedyś będę na to odwagę miał. Wśród osób, które tutaj przez całą prezentację się będą pojawiać, które mnie jakoś tam inspirowały, jest osoba, którą stali bywalcy górnolotnych pewnie doskonale znają. Wojtek Lewandowski, który no, przez ostatnie 10 przynajmniej lat jest bardzo mocno związany z Andami. Pewnie część z Państwa kojarzy jego projekt Polskie Andy, być może część z Państwa kojarzy jego książki. Jest to osoba, która inspirowała, inspiruje wiele osób. Ja miałem szczęście Wojtka poznać jeszcze w liceum i to trochę przez Wojtka
Trafiłem na geografię na Uniwersytecie Warszawskim, byłem jego później studentem i w zasadzie co i raz się spotykamy i Wojtek nie przestaje mnie inspirować. I to trochę przez Wojtka trafiłem w 2000 roku podczas tej pierwszej swojej podróży do Azji Południowej pod Annapurnę. I oczywiście Himalaje były głównym powodem, dla którego znalazłem się w Azji Południowej. I wędrując wokół Annapurny, wyczekując trochę widoków, bo poszedłem wtedy w kompletnie złym sezonie, znaczy akurat pod Annapurną znalazłem się troszkę za późno, bo już na początku monsunu, więc było pochmurno i tych widoków musiałem wyczekiwać. Znowu okazało się, że inspiracje do dalszych poszukiwań znajdę w ludziach i w tym, co się tam po drodze działo. Otóż jak sobie tam wędrowałem szlakiem wokół Annapurny, mieszkałem w takich, powiedzmy, agroturystykach i pewnego razu pani przygotowywała mi posiłek. Oczywiście robiła to na palenisku. To się odbywało w takiej prostej bardzo, ale bardzo schludnej kuchni. I w pewnym momencie zauważyłem, że na kawałku drewna, który częściowo już jest w ogniu, a częściowo wystaje, biega karaluch czy też jakiś inny nieładnie wyglądający insekt. I w tym momencie pierwsze, co mi przeleciało przez głowę człowieka z zachodu, było super, ten insekt, którego żadna gospodyni czy gospodarz nie chcieliby widzieć w swojej schludnej kuchni, spali się po prostu i nie będzie go, tak? Natomiast moje wielkie zaskoczenie było, kiedy pani naturalnym ruchem, jedną ręką mieszając zupę w garnku, rozmawiając jednocześnie z sąsiadką, która przyszła na plotki, zrzuciła tego karalucha i pozwoliła mu, ratując mu życie, i pozwoliła mu buszować po swojej kuchni. I to było inspiracją do jakichś tam oczywiście przemyśleń, ale było jakimś tam inspiracją do moich dalszych poszukiwań. I to spowodowało, zrodziło pomysł na kolejną wyprawę. Postanowiłem po prostu pogrzebać, co w tych ludziach jest i co w tej religii jest. Pani była buddystką należącą do tej grupy buddyzmu tybetańskiego, że oni w ten sposób się zachowują. I stojąc, spoglądając na Daulagiri, to jest Daulagiri widoczna z takiego słynnego punktu widokowego Punhil. Ja na tym Punhilu, zupełnie nawiasem mówiąc, byłem wiele razy, ale najlepszy widok miałem w czasie, kiedy nic nie powinienem był widzieć, bo to jest zdjęcie letnie w monsunie. Wędrując sobie tam i spoglądając na tę Daulagiri, wymyśliłem plan na kolejną długą wyprawę. Pierwsze chciałem zobaczyć, jak Tybet mógłby wyglądać, gdyby nie inwazja i okupacja chińska. Po drugie, chciałem poznać Tybetańczyków żyjących poza okupowanym Tybetem. Po trzecie, miałem jechać do Tybetu. No i ten pierwszy, na realizację pierwszego pomysłu było pojechanie do Ladaku. I zaraz wytłumaczę dlaczego. A na realizację drugiego pomysłu było zamieszkanie po prostu z Tybetańczykami mieszkającymi na wychodźstwie w Indiach i mieszkałem przez 5 miesięcy w Dharamsali. I tak, ale w każdym razie tak, znalazłem 4 lata później po tym spoglądaniu na Daulagiri, znalazłem się w Ladaku. Jesteśmy, proszę Państwa, tam w prawym dolnym rogu, tu jest gdzieś, jest. Jesteśmy w północno-zachodnich Indiach, na terenie takiego stanu, który się nazywa Jammu i Kashmir. Tutaj, nie zagłębiając się w kwestie polityczne, ten różowo obwiedziony, różową kreską obwiedziony teren, to jest
terytorium, które Indie uważają, że należą do Indii, przepraszam. Natomiast no, stan de facto jest taki, że stan Jammu i Kaszmir wygląda dzisiaj tak. Jammu i Kaszmir odnosi się do dwóch części, które no, jedna to Jammu, druga to Kaszmir, Dolina Kaszmiru, które są, przepraszam, tu jest Kaszmir, a tu jest Jammu. Natomiast ta trzecia część, największa z nich, która się tu w nazwie nie pojawia, to jest ta, która dzisiaj nas interesuje. I o ile Państwo zapewne, no jakby myśląc o Himalajach, wyobrażają sobie po pierwsze wysokie szczyty, ale również i zielone doliny i taki jest muzułmański Kaszmir, czy też przeważający w stopniu hinduistyczny region Jammu, o tyle Ladakh wygląda tak. Ladakh, czyli kraina wysokich przełęczy. Wysokich, bo tak jak Kasia powiedziała, zaskakując mnie trochę, znaczy, że gdzieś ja to napisałem i da się to wyczytać, że wszystko powyżej, wszystko, niemal wszystko w Ladakhu jest powyżej 3000 metrów. Stolica Ladakhu Leh leży na 3500 metrów i dla wędrowcy normalne jest to, że przechodzi się przez, codziennością jest to, że przechodzi się przez przełęcze powyżej 5000 metrów. W Ladakhu dominują cztery kolory. Te różnorakie, popielate zbocza, zieleń, która utrzymuje się albo w naturalnie nawadnianych dnach dolin, albo na sztucznie nawadnianych tarasach, poletkach, odrobina śniegu gdzieś tam na najwyższych szczytach i zwykle bardzo piękny błękit, czy też granat. Tą odmienność krajobrazową Ladakhu od innych regionów Himalajów zawdzięczamy temu, że Ladakh zlokalizowany jest na północ od głównej grani Himalajów. Tu na tym zdjęciu widzimy główną granią Himalajów, którą oglądamy od strony Ladakhu, czyli od strony północnej. I ta główna grań Himalajów, no, wiedzą Państwo zapewne, że typowe dla klimatu Azji Południowej jest monsun, przede wszystkim monsun letni, który przynosi opady. I ten monsun, w związku z tym latem nie ma sezonu na chodzenie po większości części Himalajów, dlatego że po prostu tam obficie pada. Natomiast Ladakh przez ten mur, którym jest osłonięty od napływających z południa mas wilgotnego powietrza, od tych opadów jest chroniony, w związku z tym jest taką wysokogórską pustynią, gdzie zbocza są niemal nagie. W tej głównej grani Himalajów są najwyższe szczyty głównej, czy tej himalajskiej części Ladakhu. Tu mamy taki bliźniak, który się nazywa Nunkun, to jest siedmiotysięcznik, nie ma tam oczywiście ośmiotysięczników. I tutaj też są takie najbardziej spektakularne i najpiękniejsze, można powiedzieć, lodowce. To też jest lodowiec wypływający na stronę Ladakhu już z głównej grani Himalajów, tam z podnóża głównej grani Himalajów. Natomiast osią regionu jest Dolina Indusu, którą tutaj świetnie widać na dole. Dolina Indusu wypływającego, jak już to wczoraj zostało powiedziane, spod świętej góry Kailas, leżącej w Tybecie, dolina, która przecina Ladakh. I dalej później płynie do Pakistanu. Na północ, tak jak patrzymy, czy północny wschód od Doliny Indusu, już na Indusie się kończą Himalaje. Tam dalej jest pasmo, najpierw pasmo nazywane pasmem gór Ladakh, a za nimi jest Karakorum, którego część również w Ladakhu leży. Natomiast na wschód, to w prawej części zdjęcia już jest oczywiście Tybet. Dolina Indusu, jak powiedziałem, no przyjmuje się, że jest północną granicą Himalajów i jednocześnie jest miejscem, gdzie głęboko w ziemi jest szef, miejsce połączenia
niegdyś dwóch osobnych kontynentów, czyli subkontynentu indyjskiego i pozostałej części Azji, bo za chwilę powiem o troszeczkę o budowie geologicznej, ale tej części himalajskiej. Natomiast tu jesteśmy na północ od głównej grani Himalajów i tam już warstwowanych, na północ od Doliny Indusu, tam już mamy granity, aczkolwiek one tam w tym klimacie dość trudno, dziwnie wietrzeją i wyglądają dziwnie. Natomiast między główną granią Himalajów a Doliną Indusu mamy fantastyczne góry, które się nazywają góry Zaskar po polsku niestety, natomiast na świecie się nazywają góry Zanskar i tej nomenklatury się będę trzymał anglojęzycznej. Góry przepięknie, na których przepiękne warstwowania skalne można zobaczyć, góry, które powstały na marginesie, zwracam Państwa uwagę, tam na dole zdjęcia, tu jest klasztor na takim małym wzgórzu, się Rangnum nazywa. To są góry Zanskar należą do tak zwanych Himalajów tetyckich, których nazwa nawiązuje do Wielkiego Oceanu, który niegdyś rozdzielał subkontynent indyjski od głównej części Eurazji. I te fantastycznie sfałdowane, czy też tutaj, tak jak tutaj postawione pionowo, warstwy skalne, dające niesamowite mozaiki kolorystyczne często, są dawnymi osadami morskimi, które przez te siły powodujące wędrowanie kontynentów zostały sfałdowane. Ladakh zamieszkały jest przez ludność, która potomków ludzi, którzy około 1000 lat temu przywędrowali na te tereny z Tybetu. W związku z tym no, oni są podobni do Tybetańczyków, posługują się językiem swoim ladakińskim, który należy do grupy języków tybetańskich. No zapisują to skryptem tybetańskim, są wyznawcami buddyzmu tybetańskiego i do momentu przez te 1000 lat niemalże od zasiedlenia tych terenów przez Tybetańczyków, kiedy Ladakh przez kilkaset lat pozostawał osobnym księstwem, ale miał bardzo silne kontakty z Tybetem, oczywiście kontakty między innymi religijne. No w związku z tym tutaj na terenie Ladakhu jest mnóstwo klasztorów buddyjskich, czasami bardzo często niesamowicie położonych. Może najlepszym przykładem jest ten klasztor. Ze względu na te wszystkie podobieństwa, zarówno krajobrazowe, etniczne, kulturowe, religijne, podobieństwa Ladakhu do Tybetu, Ladakh bardzo często nazywa się Małym Tybetem. Niektórzy uważają, że to nie do końca jest uzasadnione albo nie wyczerpuje całego bogactwa Ladakhu, bo o ile buddyzm do Tybetu dotarł około 8 wieku naszej ery, o tyle na terenie Ladakhu są pamiątki buddyjskie sięgające dawniejszych czasów, jak ta rzeźba naskalna, która wedle niektórych sięga drugiego wieku naszej ery, kiedy buddyjski był nie tylko Kaszmir pobliski, ale również Afganistan. Ladakh jest również nie tylko regionem buddyjskim. I tu mamy takie symboliczne zdjęcie, gdzie na pierwszym planie mamy flagi modlitewne buddyjskie, a na drugim planie już mamy wieżę minaretu, czyli obiekt muzułmański. W tle jest pałac władców Ladakhu w stolicy w Leh. No i symbolizuje to zdjęcie, że tutaj też jest trochę muzułmanów. Ladakh zawsze w odróżnieniu od Tybetu, który przez dużą część swojej historii no, funkcjonował w dużej izolacji od pozostałej części świata, o tyle Ladakh zachowywał kontakty z pozostałą częścią Indii dzisiejszych i no, nie udało mu się oprzeć również wpływu islamu. No niemniej jednak te buddyjskie związki Ladakhu
są dominujące i co i raz wędrując po Ladaku mijamy klasztory, czy też takie religijne budowle, które nazywają się stupy, albo tutaj z języka tybetańskiego czorteny, albo takie rozbudowane, jak widzieliśmy przed chwilą, albo prostsze konstrukcje. Im często towarzyszą tak zwane murki mani, czyli murki zbudowane z kamieni, na których ktoś w ramach ofiary, dobrego uczynku wykuł mantrę Om Mani Padme Hum, która jest główną mantrą, taką powiedzmy modlitwą dla buddystów tego obrządku tybetańskiego. Oczywiście wykuł to skryptem tybetańskim, bo taki używany jest z buddystów. Tu na tym zdjęciu mamy książkę religijną z buddyjskimi tekstami, czytaną przez mnicha w klasztorze. Buddyzm, zanim dotarł do Tybetu około VIII wieku naszej ery, i to było prawie 1000 lat po tym, jak po ziemi stąpał Budda. W związku z tym, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że buddyzm jest taką czystą filozofią, to się bardzo myli. Buddyzm trafił do Tybetu za sprawą tego pana, który tutaj jest przedstawiony, on się nazywa Guru Padmasambhava albo Guru Rinpoche, który był mistykiem i nauczycielem. I ten buddyzm tybetański w związku z tym jest... To były już czasy, kiedy w Indiach rozwinął się taka koncepcja, która nazywana jest zbiorczo tantrą. I kompletnie nie zagłębiając się w szczegóły, tylko chcę powiedzieć, że ten buddyzm obserwowany w Ladaku i zapewne w Tybecie jest przesycony rytuałami przeróżnymi, które często są dla nas bardzo trudne do zrozumienia. Ja do Ladaku trafiłem po raz pierwszy w 2004 roku podczas tej drugiej swojej dużej podróży do Indii i oczywiście przede wszystkim wędrowałem. Odwiedzałem takie dość znane miejsca i położone blisko głównych szlaków, jak ten niesamowicie położony klasztor Puktal, ale przede wszystkim wędrowałem po tych mniej znanych częściach. Oczywiście wędrowałem niezależnie, samotnie, co dawało mi pełną, kompletną wolność. Jak to mówię, zależałem tylko od tego, co miałem w plecaku i troszeczkę od pogody, aczkolwiek ta zależność od pogody w Ladaku jest ograniczona, bo pogoda generalnie jest dość stabilna, no co daje kompletną wolność w tym, co robimy danego dnia i gdzie się chcemy rozbić i tak dalej. Odwiedzałem również kompletnie dzikie miejsca, jak ta dolina Karnaku, której zszedłem, bo tam mi się spodobało, nie wiedząc do końca, co mnie tam czeka i idąc nią przez dwa dni, około 200 razy musiałem przejść przez rzekę, w jednym miejscu po prostu musiałem iść korytem rzeki, bo inaczej, jak widzicie, się nie dało. Oczywiście ta woda nie ma 20 stopni. Tu znowu takie jedno zdarzenie, które później się okazało jakoś tam znamienne. To jest dom w Leh, w stolicy Ladaku, który zawsze był moim ulubionym guesthouse'em, czy też pensjonatem, w którym się zatrzymywałem. Dzisiaj wokół niego jest mnóstwo hotelików, a ja jak jestem tam sam, to najczęściej mieszkam tam. Tam swojego czasu mieszkał taki, jak byłem tam pierwszy raz, taki 80-letni wówczas dziadek, który podczas tej mojej pierwszej podróży powiedział, skoro ty tyle przewędrowałeś, to może byś tutaj zaczął przyjeżdżać z grupami. Ja wtedy pracowałem w IT, jak już zostało powiedziane i kompletnie jeżdżenie gdziekolwiek z grupami mnie siedziało w głowie, natomiast zrodził mi się wtedy pomysł na to, żeby wrócić do Ladaku po to, żeby zebrać materiał na przewodnik i napisać przewodnik. No i tak 5 lat później, czyli w 2009 roku, znalazłem się w Ladaku ponownie i znowu z namiocikiem przewędrowałem dużą część
tych gór. Oczywiście samodzielnie, oczywiście prawie wyłącznie samotnie. Na trekkingach, których nie tylko poznaje się ten region i te szlaki, ale w dużej mierze poznaje się również siebie, na trekkingach, których jest mnóstwo czasu na kontemplację, a czasami wbrew pozorom siły na kontemplację nie ma, bo jedynym, na czym jest się w stanie skupić, to kolejny krok i oddech, i przez to zapada się trochę w takie stany, które przez niektórych nazywane są takimi półmedytacyjnymi. I generalnie uważam, że przebywanie, ta aktywność i przebywanie w tym takich dzikich krajobrazach dobrze robi na uspokojenie, na głowę generalnie. I zdecydowanie zachęcam, żeby to tego zaznawać. To blisko 5 miesięcy spędziłem wtedy w Ladaku, głównie wędrując. Oczywiście to nie było tak, że to było 5-3 miesięcy jednej wędrówki, tylko to były takie treki do, powiedzmy, po 2 tygodnie, około 2 tygodnie, czasami trochę dłużej, czasami trochę krócej, które kończyły się w jakimś cywilizowanym miejscu, gdzie można było się zaprowiantować na kolejną wędrówkę, ale to 5 miesięcy w terenie, później kolejne miesiące spędzone przed komputerem zaowocowały przewodnikiem, który, jak powiedziałem, sobie wymarzyłem. To było trochę tak z potrzeby serca, ja musiałem to napisać, a później dopiero jak to napisałem, to szukałem wydawcy. Od początku to było pisane po angielsku, akurat to szczęśliwie się złożyło tak, że wydało to wydawnictwo Cicerone, które to jest brytyjskie wydawnictwo mające 50 lat, właśnie dokładnie teraz o różnych jubileuszach mówimy, obchodzi to 50 lat i specjalizuje się w przewodnikach tego typu. Oni robią przewodniki trekkingowe, takie wędrówkowe i rowerowe. No i w efekcie tego przewodnika ziściło się to, co mi przepowiedział ten pan w tym domu, który przed chwilą pokazałem, bo uznałem, że po wydaniu tego przewodnika może nie ma sensu wracać do pracy w IT. Postanowiłem sprawdzić, o co chodzi z pracą w turystyce. No i dzisiaj jeżdżę do moich ulubionych miejsc w Nepalu i w Indiach, prowadząc grupy turystyczne, w tym grupy trekkingowe. I mówię zupełnie na poważnie, że jestem szczęściarzem, który ma wykonuje dwa najwspanialsze zawody na świecie. No przy czym żaden z nich to nie są permanentne wakacje. Ladak jest rewelacyjnym rajem dla górskich wędrowców. Można tutaj wędrować przez wioski, jak tutaj, obserwując po drodze, jak lokalna ludność gospodaruje. To jest ludność, która żyje w bardzo trudnych warunkach, w bardzo surowym i podatnym na zmiany klimatu krajobrazie, która przez setki lat potrafiła sobie wykształcić sposoby, po pierwsze, żeby tam przeżyć i w krótkim okresie wegetacyjnym produkować odpowiednią ilość żywności, po drugie, żeby ten krajobraz trwał i produkować mało odpadków. Jest też miejscem, gdzie wszyscy ci, którzy poszukują dzikich zakątków Himalajów, zdecydowanie znajdą dla siebie miejsce. Dwa słowa powiedziałem o tych samodzielnych wędrówkach, a również na tych szlakach, które ja przechodzę teraz regularnie z grupami. Są takie odcinki, gdzie przez 5 dni regularnie nikogo nie widzimy, nie mówiąc o tym, że z nikim nie rozmawiamy, oprócz naszej ekipy oczywiście. To jest region, gdzie oczywiście nie działają telefony komórkowe i do Indii nie wolno wywozić telefonów satelitarnych, więc jesteśmy kompletnie tylko tam. No i poznajemy takie
moim zdaniem niesamowite krajobrazy. Ladak jest również miejscem dla tych, którzy mają ambicje do tego, żeby, którzy nie są wspinaczami, a mają ambicje wchodzić na sześciotysięczniki. Jest kilka sześciotysięczników tak zwanych trekkingowych, czyli takich, na które można wejść bez umiejętności sprzętu alpinistycznego. To zdjęcie poprzednie, jak i to jest z zdjęciem najpopularniejszego z tych sześciotysięczników, stosunkowo łatwo dostępnego, który się nazywa Stock Angry. On ma 6150 metrów około. I z tej perspektywy wydaje się górą, na którą się wejść dla normalnego człowieka nie da, ale ta grań, którą widzieliście przed chwilą, no, powoduje, że się da. Ladak jest, i to jest moim zdaniem trochę niedoceniane, Ladak jest również miejscem na zimowe trekkingi. Jakbyśmy ucięli to zdjęcie w połowie, to nikt by nie powiedział, że to zima, ale to, po czym stąpają panowie, dowodzi, że to zima jest. To jest, stąpamy, bo ja też po zamarzniętej rzece, która jest przecina cały region z południa na północ, przebija się przez te góry Zanskar kanionem, wzdłuż tej rzeki latem się przejść nie da, natomiast zamarznięta rzeka staje się taką, wydawałoby się, autostradą, no ale to nigdy nie jest tak, że ta rzeka zamarza całkowicie i przejście nią jest dość sporą przygodą. Ja szedłem to akurat częściowo z moimi znajomymi, częściowo po prostu z lokalnymi góralami, którzy potrzebowali przedostać się do stolicy Le, a ja się do nich po prostu dołączyłem, szliśmy z takimi sankami, dość szybko się poruszając. Ladak jest trudnym regionem dla górskich wędrowców. Po pierwsze, jak powiedziałem, tam jest bardzo wysoko. Po drugie, nie ma infrastruktury, która jest typowa dla Himalajów Nepalu, czy też tych popularnych treków w Nepalu, bo w zasadzie nie ma tam górskich hotelików, schronisk czy lodży, które właśnie w Nepalu znamy. Jeżeli chcemy korzystać z gościny, z dachu nad głową, to jedyna opcja to jest spanie w agroturystykach, co można zrobić w wioskach. No, przy czym nie wszystkie, albo mało z takich trekkingów, które da się wyłącznie zrealizować wędrując po wioskach. Dla mnie, ja to realizowałem głównie zimą i to jest rewelacyjna dla mnie okazja do tego, żeby poobserwować, jak ci ludzie funkcjonują. To są zdjęcia z zimy. Regularnie w łóżku, śpiąc w agroturystyce, miałem minus 10. Znaczy przy łóżku, tak, bo sam byłem w śpiworku ciepłym i to są warunki, w których ci ludzie normalnie co roku żyją. Jedyną ogrzewaną izbą, jakkolwiek ogrzewaną, to jest kuchnia, gdzie jest po prostu kuchnia, ale nie ma tyle drewna, żeby ją cały czas palić, tylko po prostu się grzeje wtedy, kiedy się gotuje. I oczywiście w tych warunkach to ciepło szybko bardzo ucieka. No to czasami się kończy spożyciem czangu, czyli lokalnego alkoholu. Dla tych, którzy chcą wędrować z namiotem, to oczywiście też są i zupełnie niezależnie to też jest raj. A czy dla wszystkich tych, którzy no, nie są gotowi na to, żeby wędrować samotnie, są przeróżne opcje skorzystania z pomocy lokalnych agencji i siły koni, którzy noszą główne ładunki. To jest to, co ja realizuję, jeżdżąc tam z grupami. No po pierwsze dlatego, że nie wyobrażam sobie, że na trudnym treku po 8 regularnie, 10, czasami 12 godzinach marszu, no na wyprawie komercyjnej uczestnicy będą w stanie sobie rozbić namiot i ugotować, więc mamy ekipę do tego. Po drugie, w tym dzikim terenie, na dużej wysokości, na której mogą się różne nieprzewidziane historie zdarzyć, no to zaplecze w postaci tej ekipy, którą mam, koników, no daje pewien komfort tego, że w razie sytuacji kryzysowej da się jakąś pomoc zorganizować. Nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tej mapki w szczegółach, tu mamy to
południowa granica, główna gran Himalajów, która jest na południową czy południowo-zachodnią granicą Ladaku. Tu jest ta oś Ladaku, którą jest Dolina Indusu. Natomiast to wszystko to są góry Zanskar i główny obszar zainteresowań, bo tu trekkingi, owszem, też się da realizować w tym paśmie Ladak, ale są one rzadsze. Tutaj już są tereny no, blisko granicy z Pakistanem, z Indiami, tam się zwiedza, ale raczej mniej chodzi. I takim głównym miejscem, do którego, przepraszam, to jest ten Zanskar, czyli szeroka dolina rzeki Zanskar, szeroka najpierw, a później płynąca kanionem i dwie rzeki, które płyną tu najpierw wzdłuż głównej granicy Himalajów, które tutaj widać, łączą się tworząc tą rzekę. I taki klasyczny trekking w Ladaku to był Darcha Padum, Padum Lamajuru. Tu Padum to jest stolica tego Zanskaru, tutaj położona. Przy czym wzdłuż tego trekkingu wbudowano już drogę, w związku z tym są inne alternatywy i chcę powiedzieć, i uważam, że no, najciekawsze treki w Ladaku to są właśnie prowadzące takim czy innym szlakiem albo do tego Zanskaru, albo z Zanskaru i w ten sposób ja również od lat chodzę, najpierw szedłem sam, a później, a teraz chodzę regularnie z grupami. Jeden z tych trekkingów prowadzi taką przepiękną rzeką, rzeka się nazywa Tsarap, wysokimi trawersami w kompletnej dziczy, tam regularnie, tak jak powiedziałem, przez 5 dni nikogo nie spotykamy. Niesamowite krajobrazy, robimy to późnym latem, we wrześniu, kiedy siła wytapiania się, znaczy wytapianie się lodowców słabnie, w związku z tym siła nośna rzek spada, te rzeki, które no, mają źródła w górnej granicy Himalajów, są rzekami lodowcowymi, są szare latem, a jesienią się pięknie czyszczą, zyskują taki niesamowity kolor. I chociaż na tych trekach nie ma takich spektakularnych ścian i ostrych grani, lodowców, to regularnie na tych trekach słyszę, że albo że to był wow trek, albo że najpiękniejszy biwak na świecie, albo najpiękniejsze krajobrazy, jakich byłam, czy byłem. A ogromne przestrzenie. To jest najtrudniejszy dzień całego trekkingu, tu widać nasze koniki, nie? A tu jest przełęcz, przez którą przechodzimy. To też karawana naszych koni. W drugiej części tego treku docieramy do niesamowicie położonego klasztoru w Puktalu i później w końcówce schodzimy przez wioski, obserwując, jak lokalna ludność gospodaruje. Schodzimy do Padumu, czyli do tej głównej osady Zanskaru. Natomiast na drugim z treków przyjeżdżamy do tego Zanskaru. Na początku idziemy przez malowniczo, jak widzicie, położone wsie. Później przechodzimy przez przełęcz, schodzimy do takiej dość dzikiej, pięknej doliny. Trochę taplamy się w wodzie, schodząc doliną takiej dość sporej rzeki. Później wchodzimy na wysoką przełęcz, z której notabene widać K2, albo z jej okolic widać K2, wprost z przełęczy nie. Później biwakujemy w takim dość uroczym miejscu, a na koniec schodzimy przez cały dzień takim niesamowitym kanionem, gdzie ci, którzy się wspinają, pewnie mogliby tam spędzić wiele, wiele czasu eksplorując zupełnie nieznane ściany. I kończymy w takim jednym z najsłynniejszych klasztorów Lamajuru. Oczywiście wędrując tam spotykamy mnóstwo zwierzaków, tu są nahury, zwane również błękitnymi owcami, tu są tybetańskie dzikie osły, to jest takie słodkie małe zwierzątko, nazywa się szczekuszka,
tu jest koziorożec, tu mamy gdzieś świstaka. No i śnieżna pantera, to jest, no jeżeli zwierzę, które, których, no szacuje się jego liczebność na tam chyba maks 4000, jeżeli gdzieś jest szansa je zobaczyć, to ladak na pewno należy do tych miejsc, gdzie te szanse dość są spore. Ja wielokrotnie widziałem ślady śnieżnych panter, widziałem ją raz w życiu na samodzielnym treku. Dwa słowa o ludziach. Rzeczywiście jak pierwszy raz dotarłem do ladaku, miałem wrażenie, że tam po pierwsze tam byłem, ale, ale miałem tak nawet sobie pamiętam, że powiedziałem, że to taka kraina, gdzie wszyscy do siebie nawzajem się uśmiechają. Jest taki mój przyjaciel, nazywa się Jimmy, jest jednym z, nazywa się Sonam, ale znany jest jako Jimmy, również w ladaku, jest jednym z pierwszych przewodników, którzy zaczęli pracować w ladaku. Ten pan po prawej jest, nazywa się Suni, to był nasz koniuszy na jednym ze streków, natomiast ten pan, który leży, to jest szef bazy na wielu trekach, które prowadziłem, i znakomity kucharz, ale przede wszystkim kompan, na którego można liczyć zawsze, no, w tym w bardzo trudnych sytuacjach, które oczywiście w górach czasami się zdarzają. Jest jeden z naszych przewodników. Również świetny kompan, który świetnie łapie kontakt z, no, z turystami z zachodu. To wszystko są ludzie stamtąd, którzy no, pokazują po prostu swoje okolice swoich domów, Pacto. I to mówię o tym, bo to często na tych trekkingach, które realizujemy gdzieś tam w dalekich częściach świata, zapominamy, że to trochę jest tak, że to dzięki tym ludziom stamtąd te treki udaje nam się przechodzić, bo nawet, no, zwłaszcza w Himalajach Nepalu, nawet jeżeli idziemy kompletnie niezależnie, znaczy w jakimś stopniu niezależnie, to znaczy ze swoim plecakiem, a nie korzystając z tragarza, to no, śpimy w schroniskach, a do tych schronisk ten cały sprzęt ktoś musi donosić. Na koniec tej części o ladaku, zaraz będzie w Ereście, chcę powiedzieć, że ladak jest nie tylko dla tych, którzy wędrują, bo znakomitą część ladaku, w tym niesamowite miejsca, jak to jezioro Pangong Tso, można zobaczyć z samochodu niemalże, w każdym razie dojeżdżając w nie samochodem. No i wreszcie mamy drugą część. Krajobrazy, których pewnie część z Państwa chciałaby się znaleźć, albo miejsca, w których, jak sądzę, duża część z Państwa chciałaby się znaleźć. Na tym zdjęciu mamy czortę, czy też stupę poświęconą Tenzingowi Nargajowi, czyli pierwszemu zdobywcy Everestu, który z Edmundem Hillarym zdobył Everest jako pierwszy. Nad tym jest wierzchołek Lhotse. Patrzymy na Lhotse od strony tej słynnej ściany, południowej ściany Lhotse. Na lewo od Lhotse grań się obniża, a później przechodzi przez szereg szczytów należących do Nupce, natomiast za tego wystaje Everest. Tą sytuację widać nieco lepiej może tutaj. W momencie, kiedy no, jest późny popołudnie, wieczór, słońce już zaszło i nie oświetla nawet siedmiotysięcznika Nupce, oświetla tylko wystający za niego Everest. Zakładam, że wielu z Państwa w tych miejscach chciałoby się znaleźć, czy pod tak tym jak przed chwilą, czy tym pod uważaną za najpiękniejszą górę na świecie przez niektórych Amadablam, czy pod nie ustępującą jej w urodzie, moim zdaniem, Pumori, czy też pod Nupce, tu w tym wypadku widzianą z Lobucze o zachodzie słońca. No czy wreszcie Everest, w tym wypadku oglądany z no, uchodzącego za najlepszy punkt widokowy na Everest, dostępny
dostępny trackerom, czyli Scalapatar. Tu pokażę tylko, to jest ta grań, którą większość tych komercyjnych wypraw wchodzących od strony nepalskiej wchodzi na Everest. Tu jest tak zwana przełęcz południowa, tam już jest Lhotse, ten wierzchołek. Tutaj to jest jeden z wierzchołków Nubtse, natomiast to jest słynny lodospad Kumbu. No, dla nas, Polaków, szczególnym miejscem pod Everestem, właściwie pod Lhotse, czy tym w rejonie Everestu, jest ten pomnik poświęcony, jak to mówi napis, tu przepraszam, jest ten napis, pomnik bohaterów Lhotse, zwany powszechnie czortenem kukuczki, ale to nie tylko kukuczkę ten pomnik upamiętnia. Dla mnie Everest nigdy nie był miejscem pierwszego wyboru. Po pierwsze, odstręczały mnie tłumy, które tam ten region odwiedzają. To nie jest zdjęcie mojej grupy, to jest zdjęcie po prostu przechodniów. Oj, przepraszam, jeszcze chciałem tam dwa słowa powiedzieć. Na treku, który tutaj odbyliśmy z Anią samodzielnie, tam widać jeszcze te małe punkciki, to są wszystko ludzie. Rzeczywiście jest tak, że w tym głównym sezonie, w październiku, do Parku Narodowego Sagarmata wchodzi około w tej chwili już 12 tysięcy trekkerów w ciągu miesiąca w październiku. Trekkerów, tak? Nie licząc wszystkich tragarzy, przewodników i tak dalej. Natomiast no, to nie jest tak, że takim tłumie się idzie cały czas, bo są różne opcje i różne warianty. Natomiast to, na co patrzymy, to jest Pumori. Everest jest na prawo od nas, natomiast tutaj ta czarna skałka, i to mniej więcej tyle oznacza nazwa tej góry, to jest to Kalapatar, z którego jest, no, uchodzi góra dostępna jak najbardziej normalnym ludziom, trekkerom, która uchodzi za najlepszy punkt widokowy pod Everestem. No, drugim powodem, dla którego ten Everest nigdy nie był pierwszym wyborem dla mnie, no, jest słynne lotnisko w Lukli, którego start wygląda tak jak na tym zdjęciu, natomiast lądowanie tak jak tutaj przez kabinę pilota. Raz, że to jest jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie, ale to jest jedna sprawa. Druga jest taka, że ten lot jest bardzo zależny od pogody i czasami zdarza się, że trzeba poczekać, no, wręcz nawet kilka dni, jak ma się poważnego pecha, żeby tam dolecieć albo stamtąd wylecieć. W związku z tym, no, to nigdy nie było jakimś regionem pierwszego mojego wyboru i dlatego trochę mówię, że pod Everest trafiłem z racji przez ladak, bo ten ladak spowodował, że zmieniłem zawód, zacząłem prowadzić grupy i to z grupami właśnie trafiłem pod Everest. No, niemniej jednak pod ten Everest od kilku ładnych lat, przynajmniej dwa razy w roku bywam pod Everestem. Tak, w tych najpopularniejszych miejscach, jak i nieco mniej popularnych. I to z kolei doprowadziło mnie do spotkania z takim panem, który jest legendą pisania przewodników, Kevin Reynoldsem, którego część z Państwa może kojarzyć z przewodników alpejskich albo pirenejskich, albo właśnie himalajskich. Kev w tej chwili jest wiekowym panem. No i tu wydawnictwo Ciceroni, no, wraz z Kevem prosiło mnie, żebym kontynuował jego wieloletnią pracę nad przewodnikiem po rejonie Everestu i stąd znowu po kilku miesiącach, no, pracy w terenie i pracy kameralnej w domu, jesienią tego roku ukazał się mój kolejny przewodnik, tym razem wędrówkowy, tym razem dotyczący Everestu. No i teraz na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o kilku takich może nieoczywistych sprawach dotyczących Everestu właśnie. Po pierwsze, oczywistym magnesem dla wielu osób wybierających się w tamten rejon świata, chcących tam wędrować,
jest baza. Mówię w tej chwili o stronie nepalskiej cały czas. Jest południowa baza pod Everestem. I moja sugestia jest taka, żeby jeżeli ktoś tam się wybiera, dobrze się nad tym zastanowić. Bo o ile wiosną baza pod Everestem jest pełna namiotów, to zobaczymy na jednym z kolejnych zdjęć, przy czym ludzie, którzy są w bazie, mają inne cele i niekoniecznie chcą się kontaktować z trekkerami, którzy do tej bazy przychodzą, jeżeli nie macie tego jakoś tam zorganizowane przez agencję, którą wędrujecie. Na przykład, jeżeli jesteście samodzielnie, to tam w zasadzie w tej bazie nie bardzo jest co robić. Natomiast jeżeli przyjdziecie tam jesienią, która jest kompletnie, nie jest sezonem na zdobywanie Everestu, no to tam niewiele co jest w tej bazie, poza tym, że jest to miejsce na lodowcu Kumbu, z którego dobrze widać lodospad Kumbu i tylko są w zasadzie flagi modlitewne. Natomiast z samej bazy Everestu za dużo nie widać. Niektórych miejsc tej bazy nie widać go wcale. To jest zachodnie ramię Everestu, natomiast Everest to jest ten tutaj taki mały koniuszek. W związku z tym, jeżeli ktoś ma mało czasu, to sugestia jest taka, żeby wybrać wspomniany wcześniej Kalapatar, czyli to wzgórze znajdujące się nad bazą. To jest góra o wysokości 5600 metrów tam z drobnymi groszami i tak jak powiedziałem, absolutnie dostępna dla każdego wędrującego. Oczywiście kwestią jest wysokość i przygotowanie wysokościowe, ale to jest zupełnie inny temat. No i stamtąd Everest oczywiście widać doskonale. Tu wierzchołek Everestu, tu jest ta wspomniana przęcz południowa i później podejście na lotce. Stąd również znakomicie widać bazę i to jest tym razem zdjęcie wiosenne, kiedy baza, jak widzicie, jest pełna namiotów. Namioty są i tu i ona się rozłożona jest na ogromnym obszarze. Tu wspinacze czy też uczestnicy tych komercyjnych wypraw dalej stąd poruszają się po lodospadzie Kumbu. To zdjęcie notabene jest zrobione trzy dni przed tym głównym wstrząsem w 2015 roku. Kilka dni po tym, jak zrobiłem to zdjęcie, duża część bazy została zmieciona przez lawinę, która zeszła tutaj z tych zboczy i tam sporo osób też zginęła. Druga taka nieoczywista rzecz to jest szlak, który, no, tak jak powiedziałem, większość trekkerów, którzy wybierają się pod Everest, zaczyna swój trekking w Lukli, dolatuje do Lukli, natomiast jest klasyczny trekking z Giri, który przechodzi przez niższą część tych rejonu Everestu. Jeżeli ktoś chce poznać takie, no nie dzikie, ale takie wioskowy Nepal, poobserwować tych tarasów i przepięknych widoków takich odległych, to zachęcam, żeby to zrobić. To dzisiaj nie wszyscy to podejmują. Tam się spotyka mało trekkerów. Po drugie, zachęcam do tego, żeby się pod Everestem nie spieszyć i oprócz tego głównego szlaku, takiego czy innego, pozaglądać w takie miejsca nie całkiem oczywiste, chociaż oczywiście wszystko tutaj jest bardzo popularne. Na poprzednim zdjęciu mieliśmy widoki już z nad Namcze. Tutaj jest widok z takiej mniej popularnego wariantu podejścia pod Everest. Tu jest baza pod Amadablam, która jest oczywiście pełna wspinaczy, o tyle trekkerzy nie wszyscy tam docierają, a można tam
spokojnie dotrzeć. Można też wyjść ponad, nieco ponad bazę, osiągając szczyt tej moreny, którą tutaj Ania podchodzi. Na końcu tej moreny jest miejsce na około wysokości około 5000 metrów. To jest taki spacer, który pomoże nam w aklimatyzacji, a są tutaj niesamowite widoki i to jest też takie miejsce, gdzie wędrując tam niewiele osób spotkamy. Tu na marginesie po prawej stronie ten taki imponujący wierzchołek, to jest sześciotysięcznik, który się nazywa Malanpulan, którego północna ściana jest nadal niezdobyta. Kilka lat temu było trochę zamieszania, w którą Polacy byli zamieszani odnośnie tej północnej ściany z tą, troszeczkę wcześniej z tą ścianą. Kilkukrotnie mierzył się pan Wojtek Kurtyk. No a to jest widok z kolei w dół. Widać tutaj tą bazę pod Amadablam. To jest taki wierzchołek rzadko, sześciotysięcznik rzadko robiony, który się nazywa Tabocze. Tutaj jest kolejny sześciotysięcznik, kolejny ośmiotysięcznik, który widać w rejonie Everestu, mianowicie Czooju. Drugie takie nieoczywiste miejsce, aczkolwiek już częściej chyba odwiedzane niż baza pod Amadablam, taki wierzchołek, który się nazywa Nangar Shang, z którego widać przepięknie Makalu, to jest Makalu, i górną część takiej doliny, która się nazywa Imja Kola, która znowu jest bardzo ciekawym miejscem do eksploracji, w której warto spędzić więcej czasu niż zazwyczaj się to robi. Tutaj jest też dość popularny wierzchołek, sześciotysięcznik trekkingowy, który się nazywa Imja Tsea, częściej znany jako Island Peak, tutaj tak jak pokazuję. No i też kolejnym w związku z tym miejscem, do którego warto dotrzeć, już mówię o trekkerach, to przejście na spacer w stronę bazy pod tym Imja Tsea. Tu jest zdjęcie z tej drogi pod Imja Tsea. Tu jesteśmy bezpośrednio pod słynną południową ścianą Lhotse. To jest ta ściana, która przez wiele, wiele lat była uważana za jednym z najpoważniejszych wyzwań wspinaczkowych w Himalajach. Sforsowanie tej ściany. Jak mówiłem, no, to były trzy polskie wyprawy atakujące tą, próbującą sforsować tą ścianę. Również była wyprawa Messnera, w której zaangażowany był zarówno Artur Heiser, jak i Krzysztof Wielicki. I ostatecznie, jak wiecie Państwo, gdzieś tu pod wierzchołkiem, a stąd tutaj zginął kukuczka. Natomiast ściana została sforsowana w 90-tych latach przez zespół rosyjski. To jest też kolejny taki wierzchołek trekkingowy, pięciotysięcznik, też nieoczywisty, trudniejszy niż ten Kalapatar, z rewelacyjnymi widokami. Nazywa się Chukung Ri. Tam, no, panorama stąd jest rewelacyjna, w szczególności widać tutaj stąd Czooju. I wreszcie dla tych, którzy mają więcej czasu i no, troszkę większe doświadczenie górskie, zachęcam do zainteresowania trekkingiem Trzech Przełęczy, który łączy cztery doliny, które wypływają z okolic głównej grani w tym rejonie Everestu, a trzy przełęcze łączą te cztery doliny. To jest widok z pierwszej z tychże przełęczy, z przełęczy, która się nazywa Kongma. Tutaj ten stół taki pochyły to jest Czooju. Widok w drugą stronę z tej samej przełęczy, z przepięknymi jeziorkami na pierwszym planie. A góra, którą po prawej widzimy, to jest z niecodziennej perspektywy Amadabla. Tu kolejny widok, najwyższa góra tutaj, ta pod chmurką. To jest Lhotse, natomiast po prawej stronie z kolei jest tutaj Makalu.
A schodząc z przełęczy Kongma stromo w dół, mamy lodowiec Kumbu, który na tym odcinku jest mocno przysypany rumoszem skalnym. I po drugiej jego stronie leży Lobucze, w którym jest szereg schronisk. W związku z tym ten lodowiec trzeba sforsować. A tam oczywiście jest normalnie ścieżka, natomiast to sforsowanie jego nie jest jakoś zupełnie banalne. No i dochodzimy w ten sposób do tych regionów, które już tutaj, do tych miejsc, które już tu były wcześniej pokazane. Tu jest Kalapatar, to jest piękne Pumori, Everest jest tutaj dalej w prawo. To jest z kolei widok z drugiej z tych przełęczy na szlaku trzech przełęczy. Takiego miejsca, moim zdaniem najmniej atrakcyjnego widokowo, a z kolei najczęściej chodzonego, bo to ta przełęcz łączy okolice Kalapatar z takim drugim popularnym miejscem, które się nazywa Gokyo. I do tego Gokyo za chwilę dotrzemy, ale zanim tam dotrzemy, to musimy sforsować kolejny lodowiec, lodowiec Ngozumpa. I z kolei spoglądamy na kolejne 8000, na Choyu znowu. Gokyo jest absolutnie niesamowicie położonym miejscem. Do niego można dotrzeć na dwa sposoby, albo właśnie przez przełęcz Cho, albo podchodząc wzdłuż doliny. Jak widzicie, położony jest nad przepięknym jeziorkiem. I nad nim jest kolejny punkt widokowy. Znowu, moim zdaniem, jeszcze lepszy niż ten Kalapatar. Z tego to się nazywa Chukung, to się nazywa Gokyori. Z niego widać 4 ośmiotysięczniki. Choyu po lewej stronie, w tej chwili na tym zdjęciu niewidoczny. Natomiast tu w jednym kadrze widzimy Everest, Lhotse, Nubce, Lhotse i... To z tej perspektywy źle widzę. I Makalu. To jest zdjęcie zrobione przed świtem. Wschód. Patrzymy w kierunku wschodnim. No i ten brzask stamtąd jest czymś nie do zapomnienia. Natomiast jeżeli macie szczęście do pogody i będziecie tam wieczorem, to oczywiście te widoki stąd są również czymś, czego zapomnieć się nie da. Nad Gokyo, które tutaj widoczne jest na dole, jest również trzecia z tych trzech przełęczy na szlaku, przełęcz Renjo, i to jest zdjęcie z podejścia na tą przełęcz, gdzie mamy jezioro Gokyo, najdłuższy lodowiec w Himalajach, Ngozumpa i Everest, Nubce, Lhotse i Makalu, i to samo już z samej przełęczy. A schodzimy do takiej nie przez wszystkich odwiedzanej, ostatnie zdjęcie, nie przez wszystkich odwiedzanej doliny, z której są przepiękne, pożegnalne widoki przed powrotem do Namche Bazar, gdzie widzimy od prawej strony patrząc Kusum Kanguru, później Tamcerku, Kangtega i ten taki tutaj widoczny jako taka piramidka, to jest ten wspomniany Malanpulan, który ma polskie akcenty, jak powiedziałem. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja po pokazie będę do Państwa dyspozycji. Mam oba przewodniki, jeżeli ktoś miałby ochotę zakupić z...